olbrzymi jak wieczność. Są ciało z betonu po prostu. Dzień dobry, witam Was w najnowszym filmie. Życzę dobrego oglądania. Pamiętajcie, ten film ma napisy. Słuchajcie, dzisiaj kolejny dzień rodzinny nas czeka, więc jesteśmy podekscytowani. W końcu poznamy nowego członka naszej rodziny, który zaraz będzie miał miesiąc, a my jeszcze go nie spotkaliśmy i nie poznaliśmy. Więc życie z dziećmi jest nie do zaplanowania. Jak wiadomo, dobrze, że wszyscy jesteśmy zdrowi i możemy jechać i go zobaczyć i wyściskać jego i jego rodzinę, i jego mamę. I słuchajcie, właśnie ja się szykuję do wyjazdu i to mnie natknęło, bo robię sobie kawę na wynos i no jest już bardzo ciepło, ma być dzisiaj 24 stopnie, jest 2 maja 2024 roku i ja robię sobie kawę i robię sobie zimną kawę na mrożoną i mam tutaj mój ulubiony kubek. I słuchajcie, to jest kubek, nazywa się Keep Cup. Taki, o proszę, czy go zobaczycie? O tak. Więc to jest kubek, który ma zatyczkę, którą znajdę dla Was specjalnie. I to jest kubek, który jest, nie jest kubkiem termicznym, po prostu jest kubkiem na wynos, ale bardzo często piję z niego w domu. Ale ma plastikową przykrywkę. To nie jest typ kubka, który wrzucicie do torebki. Nie, to jest taki typ kubka, że weźmiecie ze sobą jak idziecie, albo możecie go wziąć do auta, to jak najbardziej. No i on ma właśnie tutaj wieczko, zamyka się, można pić sobie przez tę dziurkę, albo po prostu pić bez. I on jest idealny na lato, bo właśnie po prostu jakby jest szczelny, mogę sobie pić w drodze, potem jak już wypiję, to go wrzucę do torby czy do plecaka, no ale mogę też go pić tak i piję go często w domu, bo po prostu jest fajny i ładny i ma tutaj takie korkową obramowanie korkowe, którego nie zdejmujcie, bo ja chciałam pierwszy raz umyć, nie przeczytałam instrukcji, po prostu zaczęłam to ściągać, a to jest bardzo ściśle tutaj zasadzone i właśnie chodzi o to, żeby tego nie ściągać, no bo to jest korek i łatwo będzie to po prostu zużyć. Nie wiem, czy teraz już w ogóle by się dało to zdjąć. Więc polecam go Wam i bardzo długo się kiedyś nad nim zastanawiałam. Bardzo mi się podobał i chyba, nie wiem, z rok sobie odmawiałam. A kosztował, finalnie znalazłam go na jakiejś promocji za chyba 60 zł. Normalnie tam wtedy kosztował około 100. Jestem pewna, że teraz kosztuje mniej albo że można znaleźć jakąś fajną promocję na niego. No i są też wersje plastikowe. Ten jest szklany, bo chyba tego nie powiedziałam. Ten jest szklany, mam go kilka lat. Nawet się napis nie zmienia. Zepsuł, tu Wam pokażę, jak się nazywa ta firma. Keep Cup. Można mieć w zmywarce, ten ma 340 ml. Są jeszcze o wiele mniej, chyba są mniejsze i są bardzo duże. Takie 470. No to taka moja polecajka, naprawdę fajne i właśnie ja też lubię, jak jest mrożona kawa, żeby pić ją w szkle, żeby po prostu było ją widać, więc często też sobie robię ją w szklankach. No, to taka informacja. A ja lecę zrobić kawę, a Wam życzę dobrego oglądania. Pa! Ja nosiłam to, no. Dzień dobry, witam Was z ostatniego dnia majówki. Ja nie śpię od 5, reszta rodziny od przed 7, także nie ma nawet 9.30, a my już jesteśmy na spacerze i na pikniku. Także idziemy rozłożyć koc i odpoczywać. Dzisiaj stosujemy metodę wymieniania się opieki dzieckiem na placu zabaw. Każdy chwilę 15 minut i chociaż będzie chwila na książkę. Mam nadzieję. Także miłego dnia dla Was. Zobaczenia potem. Dobra, słuchajcie, nogi na wózku. Mam kawę. I książkę. 10 minut tylko czytam. 10 minut brzmi jak wieczność. W spokoju, bez obowiązków. Także miłego czytania. Cześć, witam Was, poszłam pobiegać. Myślę, się teraz sobie idę, więc koniec mojego treningu, ale robiłam dzisiaj jogę i stwierdziłam, że 2 miesiące jej nie robiłam, bo jak wyjechaliśmy na Maderę, to okazało się, że nie wzięłam maty, tam nie było jak ćwiczyć i
moje ciało, ja było tak zastane i tak było mi ciężko zrobić podstawowe rzeczy, jakby robiłam je, ale czułam, że mam ciało z betonu po prostu. Więc wkurzyło mnie to. Wkurzyło mnie to i stwierdziłam, że chociaż się przebiegnę trochę, zobaczę na ile starczy mi sił, ale luźno, bez spiny, żeby czuć, że coś z tym ciałem zrobiłam. Ostatnio ta refleksja o cukrze, która oczywiście jakby nie jest tak, że nie jem cukru, ale myślę bardziej o tym. No i teraz to ciało z betonu. Także biegnę dalej. Mała pauza na update. No, czułam się serio jak starsza pani. A jeszcze nie jestem starszą panią, jestem panią w średnim wieku. Nie no, ale tak, to było słabe doświadczenie, więc próbuję naprawić swój humor tym, że się spotkam. Dobrze, że zadziałało. Pozdrawiam was, cześć. Biegnę i czuję zapach akacji. Czy wy też to kochacie? Jeśli sapię, to przepraszam. Czy wy też kochacie akacje? Pięknie. Ej, powiem wam tak. I ej to nie jest obraza, jesteśmy w Poznaniu w tym momencie i ej oznacza hejty. Chciałam wam powiedzieć, że czuję się jak królowa życia i jakbym wygrała, nie wiem co, jakbym zrobiła maraton, a biegałam 18 minut. Ale w nagrodę zrobiłam sobie... Wynagrodę, rozumiecie, nawet trochę widać czerwień. Zrobiłam sobie kawę. Może uda mi się 5 minut poczytać na balkonie. No, także, o, pyszna, pyszna, pyszna. Jeszcze mam resztkę ciasta. Aha, właśnie biegałam, bo jestem starą panią i nie umiem ćwiczyć, nie mogę ćwiczyć. Nie mam siły w ciele, ale zjem ciasto. Pozdrawiam was serdecznie. No. Siadamy. No, nusiem. Z nusiem, tak. Dziękuję. Wito. I jeszcze Wito w domu. O, świetnie. Byś miała co czytać? Co najbardziej chcesz przeczytać? Tego. Tego? O, już oddałaś. Dawno tak nie miałam, że czuję się jak turystka we własnym mieście, przyrzekam. Idziemy po starym rynku, który w końcu jest wyremontowany, gładziutko, nie telepie się wózek. Bardzo miłe doświadczenie. Nie wspomnę, że jest 10, a nie śpimy od 5:30. Dobrze, że zdążyłam sobie zrobić kawę na wynos. Mgiełka na makijaż 50 SPF. Czy ktoś to zna? No i teraz musisz trzymać jedną rączką, taką, a drugą trzymać tak i robić tak, ciach. Wow! Mela. Co mela? Koła. Mela? Czego? Jeszcze raz, no. Świetnie. Pieczarkę kroisz, no. No, dobrze, tak, taki ruch, no. Pięknie. Tak. Dziękuję. I jeszcze jednego dużego. Mam trochę. No, możesz mieszać rączką wszystko. Musimy teraz dodać... Masieko. Nie, miodzik. Poczekaj. Napijesz się tego. Ale nie można tego pić, to trzeba upiec. Dzień dobry, przepraszam za ten kadr, ale ukrywam się w najdalszym miejscu w domu, najdalszym od łóżka mojej rodziny.
Nie mogłam spać od 5:30. Teraz już umieram z głodu, jest 7, więc zrobiłam sobie szybkie śniadanie. I chyba to się uda. Chyba jadę do Gdańska. Więc mam nadzieję do zobaczenia z trasy. Czytam sobie, zaczęłam taką książkę. Wypożyczyłam ostatnio z biblioteki. Ej, nie chcę mówić głośno, ale nie chcę szeptać. Mam nadzieję, że dziwnie tego nie słychać. Więc poczytam sobie, zjem. No i poczekam, aż moja reszta rodziny się obudzi. Mam nadzieję, że mnie odwiozą na pociąg. Także do zobaczenia. Na dworcu, tak. Czy odjeżdżam do Gdyni Głównej zaraz? Tak. Teraz sprawdzę, gdzie moje miejsce biletowe. I moje przemyślenia to dziwnie jest pakować tylko siebie. Nie wiem, czy będziecie mnie dobrze słuchać przez te komunikaty. Dziwnie jest pakować tylko siebie. Już na liście zaczynałam pisać chusteczki, pampersy. To było śmieszne bardzo. No ale chusteczki wzięłam, pampersów nie. Więc to było dziwne. No i jednak było mi smutno, jak wychodziłam z domu. Wiem, że to się zmieni i nikt nie wytłumaczy uczuć matki nikomu, oprócz innej matce, więc jeśli są tu matki, to pewnie mnie rozumiecie. Było mi, wczoraj się cieszyłam, a dzisiaj rano, jak się spinałam z nimi, to po prostu miałam łzy. Dam znać, kiedy zaczęli się cieszyć. No, także jestem szczera i mówię wam, jak jest. Pozdrawiam. Moi drodzy, kupiłam drożdżówkę i suszonego oliwizowanego ananasa w prezencie dla mojej córki. Stwierdziłam, że potem zapomnę albo nie zdążę, a chcę jej przyjść pamiątkę z Gdańska. Po prostu coś miłego. I podejmuję wielkie ryzyko, nie zdążę kupić sobie kawy. W sensie może bym zdążyła na styk. Jest tam wagon restauracyjny. Bardzo. Czy dostaniemy tam tą kawę? Czy w ogóle dostaniemy tą kawę? Czy akurat będzie z nami jechał, bo często bywają historie, że akurat Wars jest dołączony do tego pociągu. Zobaczymy. Dam wam znać. Słuchajcie, czy oni już wszyscy tam są? Obstawiam, że gdzieś tam. Tylko zostawcie coś dla mnie. Słuchajcie, idę. Wiem, że na razie nie wiem, co chcę kupić do końca, ale wiem, że chcę torbę od Moniki Inwestory i biegnę na stoisko Time to Meet, bo wiem, że Zuzia, jeśli dobrze pamiętam imię, wiem, że Zuzia ma
więc biorę. Zostaje dla mnie tylko jego. Moi drodzy, jesteśmy po targach. Jestem na Starówce. Mam nadzieję, że uda mi się coś jeszcze szybko zjeść przed pociągiem powrotnym, ale wyszłam w stronę, jak widzieliście, nawet nie kupiłam sobie wody, więc mam nadzieję, że teraz sobie coś kupię do jedzenia i lecę coś zjeść, ale miałam mega problem, żeby znaleźć jakieś polecenia knajp, nic fancy, bo to chcę dobrze zjeść. No. Było wspaniale. Kilka z Was do mnie podeszło i powiedziało, że mnie ogląda oczywiście wtedy z miękkimi nogi, więc dziękuję Wam. I zrobiłyście piękne zakupy, byłam zachwycona. Jesteście bardziej zdecydowane ode mnie, także gratulacje za wytrwałość i zdecydowanie. Było cudownie, ja kupiłam kilka rzeczy, które miałam na myśli, więc spoko. Dobra, pokażę Wam trochę Gdańska, bez sensu będziecie mnie oglądać. Jak tu jest tak pięknie, słuchajcie. No i powiedzcie, gdzie mam ich zjeść? Najchętniej w podróży to lubię jakąś zwykłą pizzę. Pizzę, go. Idziemy. Minęło nawet 12 godzin, a ja już jestem w Poznaniu z powrotem. Czekam na moją rodzinę, stęskniłam się. O Boże, nigdy nie wyjadę przez rok teraz, nie naprawdę. To było super, ale to było wyzwanie, ale było wspaniale, ale też się cieszę, że wróciłam.
no, nagram jak najszybciej ten film, żeby wam pokazać, jak było i co kupiłam. Ale bez względu na to, że, czy coś kupiłam, czy nie, to po prostu było wspaniale. No i bardzo się cieszę, także mam nadzieję, że ekscytowaliście się trochę ze mną i się cieszycie. I mam nadzieję, że jeśli byliście, to kupiliście sobie też coś fajnego i po prostu spędziliście miły dzień. No, anturaż i w ogóle okolica była tak piękna, to było tak wyjątkowe miejsce. Widok z tego 34 piętra niebywały. No naprawdę, przepięknie. Cześć, witajcie. I jeszcze wam pokażę na szybko, na koniec tego długiego, mam nadzieję, i pięknego filmu, co kupiłam na targach Tri-City na drutach. Najważniejsza rzecz, ta piękna torba od Moniki Knit a Story, którą również możecie znaleźć na YouTubie. Słuchajcie, dbałość o szczegóły, wykończenie, to jak ona jest uszyta, jak jest przemyślana. I wielkim atutem jest według mnie to, że nie jest pikowana, bo nawet jeżeli nie macie w środku w niej robótki, to możecie ją zabrać, użyć jako kosmetyczki czy jakieś w ogóle torby do pakowania. A jeśli macie w niej robótkę, to nie zajmuje wam tak dużo miejsca. Tutaj w środku jedwab satynowy woreczek, w którym w środku może kulać się po prostu motek i tędy sobie nitka wychodzi i gotowe, więc można trzymać tak, można tak i jest pięknie zapinana na guziczek. W niej zmieściły mi się wszystkie moje zakupy, więc kolejna rzecz to dwa motki bawełny z jedwabiem od Mania Szydełkuje. Już przewinęłam sobie dzięki koleżance, która pożyczyła mi motowidło i przewijarkę i jestem uzależniona od przewijania, to było wspaniałe doświadczenie, także dozuję sobie i jeszcze tej nie przewinęłam. 70% bawełny i 30% jedwabiu i słuchajcie, 800 metrów w 100 gramach, 32 zł. Pięknie ręcznie farbowana włóczka, bardzo mi się podoba. Mam tutaj też dwa motki, a kupiłam po dwa, czyli razem cztery i zrobiłam już nawet z nich próbkę, bo nie mogłam wytrzymać. I to jest włóczka taka letnia. Ta włóczka to 33% lnu, 47% bambusa i 20% bawełny. Także z tego chciałabym zrobić bluzkę właśnie w takie mniej więcej paski. Dajcie znać, co myślicie. Czy to są moje kolory? Dobra, to to. I teraz kupiłam sobie druty, ale już wiem, że popełniłam błąd. Kupiłam sobie druty Sinit 2,5 mm. Są wspaniałe, są takie mięciutkie. Wydaje mi się, że będą bardzo miłe do dziergania, natomiast wzięłam do nich za długą żyłkę i już to wiem. 95 cm, ona będzie za długa. Myślę, że mogłam wziąć jakąś, nie było 80, mogłam wziąć chyba 60, no ale trudno. I teraz chciałam tylko powiedzieć, że jeszcze tą torbę od Moniki kupiłam u Zuzi z Time to Knit. I tak, Zuzia dodała mi próbkę do tego zamówienia i wiem, że tak robiła każdemu. Jest tutaj piękna kartka z podziękowaniami i z zaproszeniem w ogóle do YouTube'a, więc też was zapraszam do Zuzi filmów. To jest wspaniałe, że ktoś po prostu dodaje coś, co jest jeszcze specjalnym wiadomością dla was. No i słuchajcie, coś, z czego bardzo się cieszę, to The Knitting Box, moi drodzy. The Knitting Box w takim morelowym kolorze będzie mi pasował do koszulki od Moniki z Knit a Story. No po prostu wow. Będę modna. No i tak, kupiłam ten mały, bo chciałabym go mieć zawsze przy sobie. Nie wiem, myślę, że on jest nawet piękny na biżuterię. Nawet jak nie dziergacie, to polecam. Piękny, oni drukują to samodzielnie z Simonem, Jola z Otulamy, też nagrywa na YouTubie. Kupiłam sobie na wyprzedaży te separatory do środka, bo nie byłam pewna, czy je potrzebuję i czy je chcę, więc sobie kupiłam takie z wyprzedaży, żeby sobie zobaczyć, czy to w ogóle dla mnie. No i teraz nie mogę znaleźć, ale kupiłam sobie jeszcze jedną zakrętkę liliową, bo nie mogłam się zdecydować za nic na kolor, ale w tych, tam było właśnie liliowe zakrętkę i wiecie, jak sobie zmienię zakrętkę na liliową, to będę miała dwukolorowy, więc to też jest świetna opcja. I właśnie ta liliowa zakrętka i te separatory kupiłam na wyprzedaży i to było wspaniałe, bo oni mieli tam na stoisku taki kosz z rzeczami, które miały niby defekt, niby z wadami, ale tak naprawdę to czasem było takie przeciągnięcie jedne, taka mniejszy pasek, dziurka, zupełnie nie jakieś diametralne tam błędy i dziury i tak dalej. I one były w o wiele atrakcyjniejszych cenach, więc ja z racji tego, że nie byłam zdecydowana, to sobie wzięłam i jedną zakrętkę inną i te dwa separatory i były o wiele tańsze, więc mogłam sobie przetestować. Także to jest wspaniały zakup. I słuchajcie, to wszystko. No, nie spodziewaliście się tego, nie? Ja też nie. Na przebitkach wam pokażę dokładnie, co tam było. Na stoisku Joli z The Knitting Box i Simona była drukarka 3D,
która tworzy te ich produkty i można było na żywo zobaczyć, jak w trakcie targu, po prostu przechodziłam raz, zaczęło się jakieś pudełko, przechodziłam drugi raz, już się kończyło i było widać na żywo, jak tworzą te produkty. Wspaniałe to było naocznie zobaczyć i zobaczycie też w przebitkach. Prototyp, pierwszy raz pokazany ludziom, tego takiego trzymadła do włóczki. Nie wiem, jak profesjonalnie się to nazywa. Wkładacie włóczkę i ono jakby tam się kręciło wokół siebie i ty sobie mogłaś dziergać, a ono ci jakby podawało włóczkę. I też wydrukowane w 3D z tego samego materiału. Pięknie chodziło, tam była obok włóczka i druty. Można było sobie usiąść i przetestować, jak się dzierga. Myślę, że godne uwagi, jeśli poszukujecie takiego pomocnika do dziergania. Także taka kolejna nowość. Targi, podsumowując w skrócie wielkim, były wspaniałe. Byłam tam dosłownie 3 godziny, a nawet nie. Jechałam 3,5, wracałam 3,5, a byłam tam 3. Było cudownie. Wiele z Was do mnie podeszło, za co Wam dziękuję. Jak zwykle to było i krępujące, i zaskakujące, i emocjonujące. Wspaniale mi się z Wami gadało i Wy zrobiłyście wspaniałe zakupy, także Wam zazdroszczę decyzji, sprawczości i po prostu tego, że miałyście zaplanowane co na jaki projekt. Jestem pod wielkim wrażeniem. No ja niestety nie za bardzo, ale podotykałam pełno włóczek, które ostatnio miałam na oku, których byłam ciekawa. No spotkałam miłych ludzi, byłam sama cały dzień. Już o 15 żałowałam, że nie mam szybszego pociągu, bo już tak strasznie tęskniłam za moją córką. Także to był idealny nasza rozłąka na te kilka, no 12 godzin niecałe. Ale i tak strasznie za nią tęskniłam, ale też bardzo dobrze mi to zrobiło na głowę, także cieszę się, że to się wydarzyło. Cieszę się, że miałam dzień tylko dla siebie, że wiecie, nie byłam nikomu potrzebna, nie byłam niezbędna, nie miałam ciągle głowy zajętą jakimiś rzeczami, które były dla mnie trudne, albo nie wiem, wiecie, nawet to, że nie musiałam myśleć o posiłkach, jakie trzeba zrobić. To są niby banalne rzeczy, ale kiedy non stop codziennie myślimy, planujemy jakieś rzeczy, one po prostu potrafią nas męczyć i fajnie było mieć jeden taki dzień, w którym robiłam co chciałam, mogłam nic nie robić, mogłam patrzeć przez okno w pociągu ciągle, a mogłam czytać, a mogłam dziergać. Więc wiecie, taki moment, kiedy możecie robić wszystko, nic nie musicie, no po prostu jest taki wyzwalający i poczucie wolności jest, myślę, ważne dla nas, dla każdego z nas. A oprócz tego, jak w każdym dobrym związku i w każdej dobrej relacji, fajnie jest za sobą zatęsknić, wiecie? Pamiętacie te momenty, znacie te chwile, kiedy się długo nie widzicie albo musicie się rozstać na chwilę, to tęsknota sprawia, że nabieracie jakichś takich nowych pokładów energii i cierpliwości też. Więc no, to było bardzo zdrowe, myślę, i też po prostu pozostała część mojej rodziny wspaniale spędziła razem czas bez matki. No, także dziękuję Wam za oglądanie. Nie mogę się doczekać kolejnego spotkania i kolejnych targów. Słuchajcie, na początku czerwca, tak naprawdę tuż koło moich urodzin, są targi w Poznaniu. Dajcie znać, czy Wy się na nie wybieracie, czy coś o nich słyszeliście, czy jesteście ciekawi, przyjedziecie sprawdzić. Jeśli tak, to dajcie znać, może zrobimy jakieś spotkanie. Wokół, jakby przy okazji możemy się spotkać na kawę. Dobra, kończę, bo ten film myślę, że będzie nie krótki. Ja lecę, bo już mam w głowie pomysły, chciałabym coś zacząć letniego dziergać i idę rozpakować w końcu te rzeczy, bo kilka dni tutaj czekały, żebym dla was je nagrała. Mam nadzieję, że miło się oglądało. Zapraszam Was do subskrybowania tego kanału. Dajcie znać w komentarzach, co Wy teraz dziergacie, co u Was, czy coś fajnego kupiliście na targach i czy byliście, albo na jakie targi się wybieracie. Także do zobaczenia. Pa!